Witaj w tej lekcji, w której ukażę Ci ciekawą rzecz, która pojawiła się w Canva, a mianowicie zakładka Docs, która pozwala tworzyć ciekawe dokumenty, prezentacje, pozwala zmieniać nawet prezentacje na takie dokumenty PDF, które można tutaj tworzyć. I te dokumenty PDF można tworzyć od podstaw, a zarazem można przerabiać już te, które mamy. Dodatkowo ukażę Ci, jak w przypadku tego narzędzia można pozwolić sobie na zastosowanie czegoś ciekawego, czyli sztucznej inteligencji, która pozwala nam przygotować pewien ciekawy tekst. Na przykład napisz 5 pomysłów na tytuł filmu o tematyce Canva 2023. I za chwilę będą propozycje. Dodatkowo ukażę Ci ciekawą rzecz, że w Canva jest możliwość wykorzystywania materiałów wideo, które pozbawimy tła, a następnie zastosujemy je w bardzo, bardzo ciekawy sposób, aby ten efekt był naprawdę ciekawy. I to jest tylko przykład, ale jeszcze bardziej go będziemy mogli rozwinąć. Tak więc zacznijmy od samego początku. Gdy przejdziemy sobie do Canva, do strony głównej, to następnie wybieramy zakładkę Docs, która już powinna być także widoczna dla Ciebie i wtedy klikamy sobie w taki pusty dokument, który można tworzyć od samego początku. I teraz, gdy znajdujemy się w tym miejscu, to zobacz, to narzędzie, które zostało wykorzystane, czyli Magic Write, zadziałało. To sztuczna inteligencja stworzyła nam 5 propozycji tytułów, które mógłbym wykorzystać na przykład, aby odpowiednio przedstawić ten materiał na kanale YouTube bądź w innym miejscu. Oczywiście można starać się wykorzystać to narzędzie, aby przygotowało nam jakiekolwiek inne teksty i my możemy później starać się je przerobić, mogą nas one zainspirować. Warto po prostu z takich możliwości korzystać. No i teraz zobacz, tutaj gdy rozwiniemy sobie możliwości tego dokumentu, to możemy uwzględniać wiele rzeczy. Możemy stosować nagłówki, możemy wprowadzać tutaj wszelkie elementy, które jesteśmy w stanie tutaj znaleźć i odpowiednio je ustawić. I oczywiście jak to w dokumentach PDF jesteśmy w stanie wykorzystywać także odpowiednie tabele, odpowiednie wykresy, dodatkowe grafiki. Są to rzeczy, które można sobie tutaj pozwolić stworzyć. Dodatkowo, wracając do strony głównej, gdy przejdziesz do zakładki Docs, to zobacz, pojawiają się także szablony, które masz możliwość wykorzystać. Jest ich dość sporo i gdy znajdujemy się również w danym projekcie takiego dokumentu, no to zobacz na górze szablony. No i mamy do dyspozycji te szablony, jesteśmy w stanie z nich skorzystać. Jesteśmy w stanie przejrzeć pewne z nich, kliknąć i zastąpimy tutaj miejsce. Za chwilę ten szablon zostanie załadowany. I teraz, jeżeli chcemy wprowadzić tutaj pewne zmiany, to oczywiście zawsze mam taką możliwość, bo każdy tutaj tekst czy inny element może być oddzielony. Jest oddzielony i wtedy, gdy chcemy, aby pomiędzy na przykład tymi elementami pojawiło się jeszcze tutaj coś, to zawsze mamy taką możliwość. Jeżeli chcemy dodać nawet zdjęcie, no to myślę, że pojawi się tutaj pod hasłem image, czy też fotos. Zobacz, że ja tutaj korzystam z języka angielskiego, ponieważ mam Canva ustawioną na język angielski, ale u Ciebie to może wyglądać inaczej. Możesz po prostu też wybrać sobie ten plusik i tutaj wybrać z tych możliwości, które się pojawiają. Tutaj również zobacz, że jesteśmy w stanie wybrać sobie pewne wykresy, ustawić nawet, jakie to będą wykresy. Możemy wprowadzać tutaj pewne dane, przejść do ustawień, jeżeli chcemy też tutaj coś pozmieniać. I taki wykres może się pojawić w tym naszym dokumencie. No i oczywiście, gdy uda się nam w pełni przygotować taki dokument, to gdy decydujemy się na jego udostępnienie, to co możemy zrobić, to na jego, to pobrać taki dokument i oczywiście jest tutaj wybrany właściwy rozmiar i typ takiego pliku, czyli PDF A4. Jeżeli chcielibyśmy coś zmienić, to możemy i następnie pobieramy. No i ten dokument się nam pobiera i możemy go wydrukować bądź komuś udostępnić. Jeśli więc nie udało się Tobie poznać zakładki Docs w Canva, to zachęcam, bo może się okazać, że właśnie coś takiego będzie dla Ciebie przydatne w szerokim zastosowaniu. Czasami też możesz te dokumenty szybko przekonwertować na prezentacje i także je udostępniać bądź na ich podstawie tworzyć pewne szkolenia.
No i chcę na sam koniec zwrócić jeszcze uwagę na możliwości, które pojawiły się w Canva, gdy przejdziemy sobie do elementów i wyszukamy jakiś film, który przedstawia nam coś ciekawego, z czego możemy wyodrębnić tło, ale poruszające się elementy zostaną zachowane. Oczywiście będzie to możliwe, gdy te właściwe elementy, które znajdują się na pierwszym planie, no, posiadają pewien kontrast w porównaniu z tłem, które jeszcze występuje w takim materiale. No i zobacz, wpisałem hasło smoke i mam pewne propozycje. To jest jedna z nich. No i właśnie tutaj mogę przejść do edycji tego materiału, a następnie wykorzystać to narzędzie, czyli Background Remover. Jest on dostępny w wersji beta. Jeżeli więc jeszcze nie korzystasz z Canva wersji beta, to może warto pomyśleć. Jeżeli nie chcesz, to zawsze możesz wyszukać narzędzia online, które pozwala wyodrębnić tło z filmu. Jednym z najbardziej znanych narzędzi online, w pełni darmowych, które na to pozwalają, to na przykład unscreen.com. Jeżeli więc z biblioteki Canva uda ci się znaleźć taki materiał wideo, z którego chcesz wyodrębnić wideo, no to właśnie masz również i tutaj taką możliwość. To czasami może wymagać od ciebie wybrania takiego materiału wideo, ustawienia go odpowiedniego w tym miejscu, w tym projekcie. Może być tak, że właśnie nawet zmienisz rozmiar projektu, ale wszystko polega na tym, aby później udostępnić, pobrać jako MP4. No i weź pod uwagę tutaj tą drugą stronę. Pobieramy. Udało się pobrać, więc tutaj sobie przychodzę do tego narzędzia i wybieram ten film. No i on za chwilę tutaj będzie przygotowany, czyli tutaj zostanie usunięte tło. No, ale chcę Ci pokazać, jak to wypadło w przypadku tego projektu w Canva, gdzie również usunąłem tło za pomocą tutaj tego narzędzia Background Remover. No i zobacz, gdy doszło do usunięcia, to zbytnio rezultaty nie są tutaj zachwycające. Oczywiście, tak jak wspomniałem, czasami wynika to od kontrastu, który powinien być zachowany. Gdy przejdziemy sobie do tego narzędzia, no to będziemy mogli dostrzec, czy tutaj jest wynik czasami lepszy. No i widzimy, że nie jest tutaj idealnie, również wynik nie jest zadowalający. Ale nie chcemy się zniechęcać, po prostu starajmy się wyszukiwać takie projekty, które łatwo wyodrębnią nam to, co znajduje się na pierwszym planie, a tło zostanie pięknie usunięte. I czasami może być tak, że lepszy wynik otrzymasz za pomocą tego narzędzia, ale jeżeli korzystasz z Canva Pro, no to możesz się wszystko odbyć w środowisku Canva. Nie musisz się wtedy rozpraszać, ale wymaga to wyszukania odpowiedniego filmu. Więc zobacz, udało mi się wyszukać tutaj w elementach Smoke film, który przedstawia właśnie coś takiego. Tutaj ukażę Ci, jak się prezentuje, aby łatwo było Tobie również go wyszukać. I gdy za pomocą narzędzia Background Remover usunąłem tutaj tło, no to widzimy, że ten wynik prezentuje się już dość dobrze. I tak samo w elementach udało mi się znaleźć filmik, który przedstawia taki wybuch. Wystarczyło, że wprowadziłem tutaj hasło Explosion. No i zobacz, tych propozycji czasami jest dużo. A za pomocą narzędzia udało się uzyskać bardzo dobry efekt. Dodatkowy film, który tutaj znalazłem w elementach, to właśnie coś takiego. Więc za chwilę Ci to ukażę, bo również na podstawie właściwie dobranego tła, które znajduje się z tyłu, czyli jakiś kolor i tekstu, który również jest w tym kolorze, no efekt jest dość ciekawy, czyli zobacz, tekst pojawia się dopiero w momencie tego wybuchu. Na początku ukażę, to jest właśnie ten materiał i prezentuje się w taki sposób, czyli Green Screen Explosion. No i właśnie, jest to bardzo ciekawe, że niektórzy robią coś takiego, czyli można wpisać green screen i otrzymacie wiele takich propozycji filmów, gdzie dostrzeżemy jakąś animację i wyodrębnienie tła okaże się tutaj bardzo, bardzo proste. Więc czasami należy tutaj wyszukać ciekawe filmy, sobie je pozapisywać i można do nich wracać. No ale wróćmy sobie do tego miejsca. Ja wykorzystałem sobie tutaj ten filmik. Oczywiście wyodrębniłem tło. Możesz to zrobić również za pomocą tego narzędzia, jeżeli nie korzystasz z Canva Pro. No i wynik też jest w miarę zadowalający. I to, co zrobiłem, to oczywiście odwróciłem sobie ten film, czyli zdecydowałem się tutaj na flip vertical, aby od góry się zaczynał ten wybuch i ukazywał ten tekst od góry, bo czytamy tekst właśnie od góry do dołu, nie odwrotnie.
No i to, co jeszcze udało się zrobić, no to gdy jest tutaj wyodrębnię sobie ten film. No to zobacz, że wybrałem odpowiedni kolor tła i tak samo, gdy dodałem tekst, no to jest on w tym samym kolorze, co kolor tła. No i ten film, który tutaj sobie teraz wybieram, no to zobaczmy, czy może on prezentować bardzo ciekawy wynik. Staraj się to wykorzystać w swoich przeróżnych projektach, które tworzysz w Canva, aby się po prostu wyróżnić. Także gdy tworzysz materiały do social media czy do kampanii reklamowych, to na pewno również w ten sposób możesz się wyróżnić, a to sprawi, że twoje materiały będą mogły jeszcze bardziej zadziałać. I nie zapominaj o możliwościach, które dają moje kursy o Canva. Jeżeli jeszcze w nich nie bierzesz udział, to zachęcam, a na mojej stronie Jak się rozwijasz, otrzymasz do nich dostęp w jak najlepszej cenie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, które będą pojawiać się na tym kanale. Jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to do tego serdecznie zachęcam. Cześć!